Widzom Jedynki polecamy i Opole, i Euro. Czekamy na emocje, ale teraz są już nie mniejsze. Wzbudza je polska piosenka na Euro. Słynny Koko Eurospoko. Mimo, że ma tylko 2 tygodnie, to już doczekało się przeróbek i wariacji na swój temat. Niektórzy mówią nawet, że mamy do czynienia z kokoizmem. Adam Feder. Koko, koko, Eurospoko. Niby nic niezwykłego. Kury piłkę kopią. Ale jest już około 200 tysięcy odsłon w internecie. Koko Eurospoko na nutę zespołu Gotier. I na inne nuty. A to wciąż ta sama piosenka. I wersja karaoke. Ponad 700 tysięcy razy klikana i pewnie śpiewana. Narodził się kokoizm. Dzieło już nie należy do twórcy. Należy do ludzi, którzy mogą bawić się nim. Mówi całkiem poważnie współtwórca piosenki i ten, który wysłał zespół Jarzębina na konkurs. Jestem zachwycony, bowiem obserwujemy fenomen. Fenomen taki, że to już nie Nowy Jork, nie Paryż, nie Berlin, tylko właśnie Warszawa i Polska jest takim centrum, gdzie nowa sztuka społecznościowa kokoizm się pojawiła. Bo Jarzębina się pojawiła i internet wzięła szturmem. Ludzie się tak wkurzyli, że musieli zareagować, więc ponieważ nie mogli wyjść na ulicę, to zaczęli tworzyć różne przeróbki. Ktoś sugeruje, że jednak wstyd z tym koko, że świat się śmieje. Filmowy siara, najwyraźniej słuchać koko i patrzeć na Jarzębinę nie może. Ale jednak Polska cała gra i śpiewa. I na gitarach gra, i na perkusji. Wirtuozerskie aranżacje na pianino też są. Polska się bawi, mówi Wodzirej Wojciech Nikoniuk, który wymyślił układ taneczny do Koko Eurospoko. Odbiór był rewelacyjny, bo na weselu, na którym było blisko 200 osób, praktycznie nie było osoby, która by tego nie tańczyła. W praktyce wygląda to tak. Jest coś z koko i akcesoria kibica są. I Wodzirej Wojtek rządzi na weselach. Wbrew malkontentom i szydercom, Koko Eurospoko słychać coraz głośniej i kokoizm się szerzy. Stało się jasne, że Koko Koko to nie jest jakieś tam zwykłe Koko Jumbo. Adam Feder, Wiadomości. Bo Polacy nie kury i swój przebój mają.